Siemaneczko, to jest budowa o budżecie prawie 500 000 000 zł brutto. Budowana jest tutaj Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Ja nazywam się Patryk Nocek, a to jest program Wjazd na Budowę. Lecimy z odcinkiem. Przedstawiam Wam Rafała, który na tej budowie jest odpowiedzialny za wszystko, co na dworze. Dachy, elewacje, zagospodarowanie. Siemanko, Rafał. Cześć. Powiedz mi o tej inwestycji w liczbach. Ten budynek to 29 metrów wysokości, czyli to jest 7-8 pięter, zależy jaka mieszkaniówka. Do tego mamy 23 tysiące metrów powierzchni użytkowej. Jakbyś miał to porównać do kawalerek takich 25-metrowych? To jest, tak szybko licząc, około 900 kawalerek. Powierzchnia, kubatura budynku to jest 163 tysiące metrów. To porównywalnie jest do Centrum Nauk Kopernik, tak? Przedstawiam Wam Agatę, która na tej budowie jest specjalistką od zadań specjalnych. Cześć Agata. Cześć. Powiedz mi, jakie są Twoje takie dodatkowe obowiązki poza tym, że jesteś inżynierem budowy? Jestem również ambasadorem firmy. I co to za? To wiąże się właśnie z publikowaniem treści marketingowych, filmików, zdjęć, relacji. No to takie nietypowe zajęcie jak dla inżyniera budownictwa. No dobrze, a powiedz mi w przestrzeni, w której się znajdujemy, co tutaj jest? Przeszliśmy właśnie przez korytarz foyer. Jest to taka część integracyjna, która będzie łączyć widzów z koncertów czy jakichś innych uroczystości, gdzie będą mogli odpocząć. Co więcej, warto dodać o jej strukturze. Jest wykonana z betonu architektonicznego, który bardzo ciekawego klimatu nadaje całemu wnętrzu, oraz na największej sali obecnie widoczne są właśnie prefabrykowane płyty, które imitują zasłonę czy kurtynę właśnie jak z jakiejś sceny. Okej, a przestrzeń, do której teraz weszliśmy, co tutaj się znajduje? Tutaj jest część gastronomiczna. Stołówka, kuchnia, bardzo ciekawa przestrzeń. I z widokiem na staw, tak? Dokładnie, będzie przeszklenie, otwarte właśnie na tereny zielone. Będzie też bardzo ciekawą alternatywą dla takich koncertów plenerowych, które będą możliwe właśnie w takiej przestrzeni. Wchodzimy do pierwszej z sal koncertowych. Co mogłabyś, Agata, ciekawego powiedzieć właśnie o tej sali? Po pierwsze, że jest to sala organowa, gdzie w centralnej części staną organy. Cała sala będzie nawiązywać też do klimatu średniowiecza. Będzie wykonany sufit kolebkowy, ceglany, który będzie ciekawie oddawać klimat. Oraz na ścianie będą układane ręcznie właśnie cegiełki. Więc całość będzie tworzyć taką ciężką, podniosłą atmosferę tego wnętrza. Wchodzimy do kolejnej sali, teatralno-operowa. Tu mnie bardzo zaciekawiła ta dziura pod sceną, bo ona jest na wysokość dwóch kondygnacji. I powiedz mi, do czego to służy? Jest to zapadnia fosy orkiestry. Jest to przestrzeń, gdzie podczas koncertów, występów właśnie orkiestra uświetnia muzyką na żywo całe widowisko. Okej, mi się to kojarzy z tym, że na takim występie magika, że on może wyjechać spod sceny i pokazać się, wow, jestem. Tu nie do końca tu, ale dalej w kominie scenicznym, właśnie gdzie jest główna scena, tam już takie sztuczki będzie można właśnie zrobić, zrealizować. Scena, właśnie cały komin sceniczny ma ponad 20 metrów. I to jest teraz za tą, tą płachtą? Za tą kotarą. I to jest w ogóle wyżej jeszcze niż jest tutaj ta sala, tak? Tak, dużo wyżej. Praktycznie kończy się na dachu tego budynku. Bardzo mamy rozbudowaną też mechanikę górną sceny, która właśnie będzie zapewniać zmienność scenografii podczas występów. Około 28 sztankiet, więc naprawdę będzie można bardzo rozbudować całą scenografię. A w ogóle w ramach Waszego kontraktu jest również dostarczenie tych wszystkich elementów mechaniki tej sceny i tak dalej? Tak, będziemy to nadzorować, będziemy to realizować, więc nie możemy się doczekać właśnie tych etapów.
Powiedz mi, Agata, bo widzę, że to jest pierwsza sala, w której nie ma widowni. O co chodzi? Tak, bo jest to sala prób orkiestry, gdzie orkiestra ze swoimi przełożonymi dyrygentami, reżyserami będą po prostu pracować nad próbami właśnie do występów. Okej, idziemy do kolejnej sali, a co? A właśnie, tutaj na przykład są windy towarowe, którymi będzie można transportować fortepian. Czyli winda dla fortepianu. Tak. Właśnie, może tutaj się chwilkę zatrzymajmy. Porozmawiajmy w ogóle o konstrukcji tych scen i wyjątkowości sal. Jak widać, jest to podwójna konstrukcja żelbetowa z uwzględnieniem jeszcze właśnie wypełnienia, które pozwala nam właśnie zamknąć dźwięk i odizolować od drgań zarówno w środku, jak i w zewnątrz. Czyli całkowicie akustycznie wyizolowana jest ta sala, dokładnie, tak? Dokładnie. To jest tylko dla sal, czy w ogóle dla wszystkich? Tak? Dla wszystkich sal. Dla wszystkich, okej. Okay. A jeżeli chodzi o tą salę kameralną, to co o niej możesz powiedzieć ciekawego? Jest bardzo wyjątkowa, ponieważ ona nie będzie posiadać takiej tradycyjnej sceny. Co właśnie będzie powodować, że będzie efekt takiej kameralnej, przytulnej atmosfery, bardzo takiej przyjaznej, jakby nie wydzielając stref między muzykami a odbiorcami, będzie właśnie taki fajny, jednolity, integralny system. Powiedz mi, Agata, bo ja widzę, że jesteśmy teraz już w największej sali, ale w każdej z sali zauważyłem, że na stropie, na samej górze ogromne belki. Pamiętasz może jaką średnicę, ile sztuk tam w nich było w Braille'u? Tak, to właśnie są dosyć potężne belki i wykorzystaliśmy zbrojenie Fi32, około 72 sztuk na jednej belce. 72 razy Fi32. No. Tak, i uzupełnienie mniejszymi właśnie średnicami, ale tak mniej więcej. Robi to ogromne wrażenie i pewnie przy takich średnicach i takiej ilości nie łączy się on zakład, prawda? Nie, były skręcane. To jest też bardzo ciekawe doświadczenie, móc takie coś zobaczyć. Okej, okay, a jeżeli chodzi właśnie już o tą salę, to co o niej mogłabyś powiedzieć? Że to jest właśnie największa sala w tym budynku, serce całego kampusu i będzie mieściła ponad 423 miejsca siedzące dla widowni, więc dużo. Agata, powiedz mi, bo obejrzeliśmy sale koncertowe, ale z tego co wiem, to ten kampus zawiera w sobie dużo różnych funkcji. Co oprócz właśnie sal koncertowych tutaj mamy? Tak, takich właśnie teraz mijamy część akademika, czyli przestrzeń, gdzie będą mogli też nocować i wypoczywać studenci. Ale oprócz tego kampus będzie spełniał też funkcję dydaktyczną, czyli są różne sale ćwiczeniowe, także administracyjne, nagraniowe, reżyserskie, różne studia, czyli naprawdę będzie w pełni autonomiczne, by po prostu wszystkie potrzeby studentów i artystów móc zapewnić. Czyli ten student może wejść tutaj, rozpoczynając studia i wyjść dopiero jak skończy, w ogóle nie opuszczając tego kampusu, tak? Albo rozwijać swoją dalszą karierę właśnie w tych murach. Powiedz mi, Rafał, bo widzę tutaj ciekawy rodzaj elewacji, ale wygląda jakby ktoś tobie krzywo ułożył. O co tu chodzi? A widzisz, to nie do końca jest prawda. To jest taka wizja i każda cegła jest przekręcona od kolejnej o jeden stopień. I to w całej płaszczyźnie ściany ma tworzyć efekt fali. I to zarówno od dołu do góry, jak tak, i z lewa do prawa. Od lewa do prawa, od góry do dołu. Jak się wychylimy, to zobaczymy, że ta cegła wychodzi najwyższy punkt, jest przekręcona i potem wraca do swojej płaszczyzny, tak? No faktycznie, no to tutaj nie mieliście murarzy, chyba tylko artystów na tych rusztowaniach. No byle jaki murarz tego nie zrobi. Jesteśmy specjalna firma, została do tego wybrana, która się specjalizuje w takich artystycznych murach. Jak byliśmy jeszcze na dole, zajrzałem sobie od spodu i widziałem, że tam bardzo długie są konsole, które podtrzymują te cegły i warstwa izolacji jest bardzo duża, prawda? Tak, w izolacji mamy 35 cm ze względów termicznych, ale i też akustycznych, tak? To jest budynek Akademii Muzycznej, gdzie jest bardzo ważna akustyka. Okej. Nic się nie przedostawało ze środka, ani z wewnątrz do zewnątrz. I takie standardowe systemy dają w ogóle możliwość na zrobienie takich długich konsol? No niestety nie. No, w Polsce przeważnie wszystkie systemy, które są, to przeważnie są do 30 cm, czyli kołki do wełny to są do 30 cm systemowo robione. Mhm. Tu musieliśmy wszystko opracować, specjalny projekt, wszystko w szczególności pod ten konkretny projekt.
o tę konkretną budowę. Indywidualna dokumentacja. Indywidualna dokumentacja. Ok, Rafał, kolejnym rodzajem elewacji, no to jest, rozumiem, system fasadowy, tak, szklany. Fasada pełna szklana, składający się no z szyb, tak, z każdych paneli o określonych wymiarach. I tutaj jak widziałem z zewnątrz, to no nawet to tutaj, jak się bliska trochę mniej, ale ta szyba ma inny kolor od tej, prawda? Tak, założeniem projektanta i ogólnie całej tej fasady, żeby cała fasada utworzyła klawisze fortepianu, czyli jest jaśniejszy, ciemniejszy. Czyli biały klawisz czarny. Okej, okay, a jeszcze tutaj są takie kropki. To też powinno być ładne, czy czemuś służy? Nie, to jest specjalny system ochrony ptactwa zastosowany na tej fasadzie, żeby jak ptak leci, ma zobaczyć kropkę i się odwrócić. Nie wbić, tak jak są ekrany akustyczne, tam są takie duże naklejki z ptakami. To tu są kropki specjalne, małe, i one są, to jest ciekawostka, że one nie są naklejane, tylko one są już zespolone z pakietem szybowym w środku. Powiedz mi, Rafał, bo powiedziałeś, że ściany ocieplone są 35 cm izolacji, a co ze stropami? Na stropie też mamy taką samą warstwę. Mamy 35 cm XPS, a do tego jest klejona na górze papa podkładowa, do tego wierzchnia, i przysypujemy to wszystko kamieniem, tak, jako dociążenie. Okej, czyli tutaj ta termoizolacja tego budynku jest naprawdę na bogato. Tak, jest na bogato pod względem takim, mamy budynek pod względem pasywnym, tak, czyli wszędzie mamy jakby te zachowane tą samą grubość, żeby to otworzyło jakby jedną całość. Tak? Okej, okay, a jeżeli chodzi o takie rozwiązania ekologiczne, to macie tu jakieś takie instalacje? Z ekologii to mamy na dachu panele fotowoltaiczne, akurat tam gdzie stoimy, to będą one rozstawione. I dodatkowo mamy jeszcze w naszym zapleczu budowy. No właśnie, to widziałem, to powiem ci, że bardzo mnie to zastanowiło, bo tam mamy to zaplecze budowy i jeszcze nigdy nie widziałem, żeby na budowie zaplecze budowy miało fotowoltaikę. Tak, takie przyjęliśmy na początku rozwiązanie, bo mamy dużo kadry, dużo idzie prądu. Prąd teraz drogi. Drogi prąd i trzeba oszczędzać ekologię, i wprowadziliśmy takie rozwiązanie. Wychodzimy na tym bardzo dobrze. Powiedz mi, Rafał, bo takim nietypowym elementem inwestycji jest ten staw. I wspominałeś mi wcześniej, że on częściowo w ogóle wchodził w obrys budynku, który budujecie, prawda? Tak, tam gdzie widzisz, teraz mamy te nocze przy ściany szczelinowej. Tam część była jeziorka, tak? I to jeziorko zostało zasypane, wybrane potem i wybudowane na tym budynek, tak? Okej, okay, a jeżeli chodzi w ogóle później o zagospodarowanie tego stawu, to też jest w ramach waszego kontraktu? Tak, to całe jeziorko dookoła mamy po pierwsze oczyścić, mamy przygotować, czyli posadzić kwiaty, drzewa dodatkowe. Mamy zrobić od tamtej strony budynku, mamy zrobić bulwary takie, czyli schody terenowe plus tam ławki, nie ławki. Z tamtej strony bardziej po mojej prawej będzie scena plenerowa i naprzeciwko, tu gdzieś akurat stoimy, to też będą bulwary takie. Czyli będą takie schody z ławkami zrobione. Tutaj to brzmi naprawdę jak bardzo ciekawe miejsce, jak będzie ładna pogoda, żeby tu przejść i spędzić czas, a tu w ogóle będzie taki dostęp wolny, że ktoś z zewnątrz też będzie mógł wejść. Tak, to będzie, tak, będzie teren ogólnodostępny, oczywiście kampus będzie tam chroniony i nie wszyscy będą wpuszczani, tak? Ale teren zewnętrzny... Na same bulwary będzie można przyjść. Będzie można przyjść, będzie można sobie posiedzieć, popatrzeć na ptaki. Dodatkowo jeszcze na środku jeziora mamy parę budek lęgowych dla ptaków wybudować, żeby to było wszystko takie ekologiczne. Boże, takie dodatkowe zakresy tylko cieszą. No oczywiście. Dowiedziałem się właśnie, że to jeziorko kiedyś miało bardzo ciekawą nazwę. Jeżeli jesteście z Bydgoszczy i kojarzycie, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Po tej stronie inne ciekawe odcinki do obejrzenia, a tutaj koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Patryk Nocek, cześć, cześć!